85 lat Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie w Zostaw Wiadomość. Przed mikrofonem Tomasz Kosiorek. Spędzę z wami dwie najbliższe godziny, bo Zostaw Wiadomość potrwa do północy. A w tym tygodniu prezentujemy reportaże, które powstały w studiu reportażu i dokumentu Polskiego Radia. Chwalimy się tymi produkcjami. A dzisiaj będzie reportaż z roku 2000. Reportaż przed wyrokiem autorstwa Ireny Piłatowskiej. Reportaż nominowany do Grand Press. Reportaż o tym, co zdarzyło się w domu, w którym przemoc fizyczna przyjęła już absolutnie skrajną formę. Nie zdradzając puentę reportażu, nie powiem, co się wydarzyło do końca w tym domu, ale posłuchamy historii dręczenia rodziny przez pewnego człowieka, który, no właśnie, który co? Chyba wymagał pewnej pomocy. To będzie reportaż przed wyrokiem, ale jest z nami też gość, z którym porozmawiamy o tym, co po wyroku. Jest z nami pani Dominika Strzebońska-Typkiewicz, psycholog więzienny. Dobry wieczór, witam panią bardzo serdecznie. Dobry wieczór, panie Tomku. Dobry wieczór, słuchacz. Jest pani dosyć daleko, bo w studiu Polskiego Radia w Krakowie, ale dzięki magii radia możemy się połączyć. Pani na co dzień pracuje z ludźmi, którzy, no właśnie, są osadzeni i co dalej? Pytanie, co można z nimi zrobić, co można im zaoferować? Czy oni przychodzą do takiego miejsca, no, oprócz tego, żeby odbyć karę, to też, żeby coś się w nich zmieniło? Czy takie jest założenie? Założeniem pobytu w zakładzie karnym, czyli wymierzenia kary pozbawienia wolności wprowadzonej do odbycia, jest przeprowadzenie procesu tak zwanej resocjalizacji, tak to mądrze brzmi, czyli zmiany na lepsze, dokładnie rzecz ujmując, bo jeżeli dana osoba nie funkcjonuje społecznie tak, jakbyśmy tego oczekiwali, czyli wywołuje straty dla społeczeństwa, różnego rodzaju szkody, różnego rodzaju krzywdy, no to społeczeństwo ma prawo się w pewien sposób bronić, ma prawo ją izolować i ma prawo wymagać tego, żeby jednak podporządkowała się ogólnie przyjętym normom i zasadom tego społecznego funkcjonowania, w tym również normom prawnym. A podporządkowuje się tak z pani codziennej praktyki, z pani codziennych spotkań z ludźmi, z którymi pani pracuje? Przychodzą tacy ludzie na takie spotkania chętnie, mają ochotę czegoś się dowiedzieć, mają jakiś pomysł na zmianę? Powiem szczerze, że tutaj chyba trudno wszystko sprowadzić do jakiegoś jednego ogólnego szablonu, bo rodzaje przestępstw przeciwko rodzinie, bo o takich dzisiaj mówimy, są bardzo różne. Różne są przyczyny powstawania takich niewłaściwych zachowań, pokazywania ich w środowisku rodzinnym, krzywdzenia ludzi. Ale powiem szczerze, że jeżeli raz na jakiś czas zdarza się chociażby jedna czy dwie osoby, które po jakimś czasie spotyka się na wolności, kiedy idą pod rękę z kimś bliskim, zwykle partnerką lub partnerem, i kłaniają się i są zadowoleni i widać w nich taką dumę i godność, no to jest dobrze i to warto naprawdę ten wysiłek codzienny, taki żmudny wysiłek dnia codziennego podejmować, żeby zobaczyć tego człowieka na wolności i zobaczyć tego jego partnera, gdzie jest zadowolenie, gdzie widać jakiś rodzaj wzajemnego szacunku, satysfakcji z tego, że jest się razem. To jest bardzo ważne i o to chodzi tak naprawdę. To też znaczy, że może się dać. Pewnie nie w każdym przypadku, ale warto spróbować w każdym. Warto spróbować popracować z kimś takim. Warto spróbować popracować, bo za każdą sytuacją, kiedy dochodzi do przestępstwa przeciwko rodzinie, za każdą taką sytuacją kryją się ofiary i tych ofiar nie wolno tracić z oczu. To jest czyjaś krzywda, to jest czyjeś cierpienie, to jest czyjś bardzo poważny bagaż doświadczeń partnera, partnerki, matki, babci, dziadka, bo przemoc nie dotyczy tylko przemocy mężczyzny wobec kobiety, prawda? Czy męża wobec żony, tak najczęściej sobie to wyobrażamy. Natomiast są zjawiska przemocy dzieci, dojrzewających, młodych ludzi wobec osób starszych, czy to rodziców, czy to dziadków. Też jest takie zjawisko i też zdarzają się takie sprawy. No i bagaż doświadczeń, jakie wynoszą dzieci z takiego domu, jest po prostu przerażający. W zasadzie wszyscy potrzebują pomocy.
W zasadzie wszyscy potrzebują pomocy. I myślę, że nasze społeczeństwo dzisiaj jest troszkę bardziej świadome niż jakiś czas temu, bo wiemy, co to jest przemoc, wiemy, że nie tylko śniaki, wiemy, że każdy człowiek będący w związku ma swoje prawa. I już jesteśmy bardziej świadomi, stąd też chyba myślę, że więcej osób decyduje się na zgłoszenie, decyduje się na szukanie pomocy i mniej więcej ma jakieś pojęcie o tym, gdzie tą pomoc może znaleźć. Natomiast kiedy faktycznie mamy do czynienia z dużą przemocą, no to jest taka bezradność tych ludzi, niewiara w to, że mogą cokolwiek zmienić. No, czasami z drugiej strony okazuje się, że ci, którzy mogliby pomóc, nie do końca są skuteczni. Takiej sytuacji będziemy się dzisiaj przyglądać. No, miejmy nadzieję, że skoro to reportaż z 2000 roku, to do 2010 sytuacja się poprawiła. A jak pisała w 2000 roku Irena Piłatowska w zapowiedzi tego reportażu, napisała, co jakiś czas opinia publiczna informowana jest o wielkich rodzinnych dramatach, którym nie udało się zapobiec mimo włączenia w sprawę policji, prokuratury, a nawet sądownictwa. Taki dramat rozegrał się w Kętrzynie. Irena i jej dzieci od wielu lat byli ofiarami przemocy domowej. Przybrała ona wyjątkowo drastyczne formy. Na wniosek ofiary policja odebrała Feliksowi R. broń strzelecką, którą groził swojej żonie. Miesiąc później Felix R. usiłował pozbawić ją życia przy użyciu narzędzia do uboju zwierząt, które przystosował do ostrych nabojów. Niech to tylko posłuży za wstęp do tej historii, a już za chwilę usłyszymy wszystko wspólnie. W Polskim Radiu Euro zostaw wiadomość. Teraz czas na reportaż przed wyrokiem Ireny Piłatowskiej. Przed wyrokiem. Audycja Ireny Piłatowskiej. To, co on nam zrobił, to jest fakt nieodwracalny. Dla mnie to nie jest człowiek. To nie jest człowiek, to jest jakaś bestia. To jest bestia, bo normalny człowiek nie posunąłby się do takiego stopnia. Po tym, co zrobił, to nie wiem, czy nie byłabym w stanie być silniejsza od niego. Czasami człowiek w takiej sytuacji dostaje sił nadprzyrodzonych. A ja na widok tego mordercy to po prostu nie wiem, skąd nabieram tyle siły. Całe życie nas skłócał. Całe życie uczył nienawiści. Człowiek hamował się, bronił jak tylko mógł. Do takiego kogoś to po prostu nie można nie mieć nienawiści. Przecież mordercy nie da się kochać. Jak doszło do tragedii, no to i u mnie może dojść do tragedii i nikt mi nie pomoże. Pomimo, że chodzę na grupę, bałam się tego i nadal się boję. Chociaż no, pewne zmiany są w organach ścigania, ale się boję. Odkąd ja pamiętam, to ojciec nas wszystkich bił. Jeszcze z lat przedszkolnych często widziałam, jak wracał do domu w stanie nietrzeźwym. Przypominam sobie fakt, kiedy wrócił z pracy po 2 czy 3 dniach pijany i chciał mnie pobić. Mama stanęła w mojej obronie. To chwycił mamę za włosy, zaczął rzucać nią po pokoju, o meble, o parapet i... Mama była strasznie pobita, była zakrwawiona i wtedy uciekła z mieszkania. A my tak się baliśmy ojca i tacy byliśmy przerażeni, że uciekaliśmy za mamą, skakaliśmy z okna, przez okno na podwórko, żeby po prostu z mamą razem być, żeby nie zostać przy nim, żeby nas nie pobił. Byliśmy cały czas bici za różne błahostki. Brał przewód od prodziża do pieczenia i kazał się położyć i bił nas od kolan do szyi. Była popękana skóra, krew leciała. Dzieci wszystkie ćwiczyły w krótkich spodenkach, a ja musiałem ćwiczyć w dresach. Zabraniał nam wychodzić na przykład, załatwić się do łazienki. Jak siostra wychodzi od łazienki, to powiedział, że nie ma prawa gdziekolwiek wychodzić, ma iść spać i z powrotem musiała leżeć. Przez co później miała komplikacje z nerkami.
Ale nic mama nie mogła wskórać, bo raz zgłosiła na komendę w latach 80., że ją bije. Przyjechał dwóch funkcjonariuszy młodych, jeszcze wtedy milicja była. Zabrali go, za 15 gdzieś minut przywieźli go jeszcze gorzej napitego i po brzuchu zaczął bić mamę tak, że leżała 3 dni w domu, nigdzie nie mogła się ruszyć. A on był ormowcem i miał tam z tego tytułu powiązania. Był masażem, to też miał też powiązania przez to, że dał kawałek komuś mięsa i wtedy jechał sobie wypity i nie był zatrzymywany. To były te lata, kiedy mięso się kupowało na kartki. Miał przepustkę, na przykład mógł sobie się poruszać od 22 do 6 rano bez żadnego problemu na terenie całego miasta. W stanie wojennym, co nie każdy miał. On po prostu był nietykalny. On zawsze mówił, że on sobie poradzi, on ma wszędzie znajomości. On nigdy nie pozwalał nam się śmiać, bo on myślał, że my się z niego śmiejemy. Nie pozwalał nam kawałów opowiadać. Kiedyś znalazł u brata wierszyk w szkatułce. Jakiś taki śmieszny wierszyk. Znalazł ten wierszyk i po przyjściu Irka ze szkoły kazał mu go zjeść. I ja chciałam uchronić brata przed tym, żeby po prostu nie musiał jeść tej kartki. Powiedziałam, że jeżeli nikt nie wejdzie do pokoju i po prostu nie zawoła ojca, to Irek będzie musiał zjeść tą kartkę. I powiedziałam do ojca: tato, mama woła nas na obiad. A on odwrócił się do mojego brata i powiedział: a ty gdzie? Ty zostajesz i wpierd tą kartkę. Bo mówi, to jest twój obiad i kolacja. Nikt z nas nie mógł mieć racji, bo to on zawsze miał rację, to on był panem, my byliśmy jego własnością całe życie. Grał po weselach wcześniej i wiele razy jak się napił, to tutaj na dole siedział, też grał. Mama musiała koło niego tańczyć. Ona jest jego własnością i ma robić to, co on jej każe. Ona wszystko musiała robić. Ja Irenę poznałem w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, bo tam też pracuję społecznie i przyszła z dziećmi, aby złożyć wniosek o leczenie męża swojego. No i w tym pierwszym kontakcie, w kilku słowach, wyszło to, że jest tam przemoc i to drastyczna przemoc w tej rodzinie. Pamiętam jej twarz w ogóle, jak ona wyglądała. Siedziała po tamtej stronie na krześle, miała bardzo ściągnięte ramiona, głowa wciągnięta w te ramiona, tak jakby chciała się cała schować. Była bardzo skryta. Odbierałam ją taką kobietę, jakby była zaszczuta, dosłownie w ten sposób. Miała jeszcze na sobie oznaki pobicia, takie blednące znaki uderzeń. Bała się niesamowicie mówić nawet o tym, co ją spotykało. Powtarzała wielokrotnie, że dopiero jak on mnie zabije, naprawdę uwierzą, że on był groźny. Zresztą nie tylko znęcał się nad nami, miał przecież psy myśliwskie, nad którymi się znęcał. On przestał używać przemoc do mnie w tym czasie, jak właśnie była taka scena na dole, jak ja spałem tutaj na górze. To było rano, około 8 godziny, gdzieś w sobotę bodajże, i wtedy nie jechałem na pewno do szkoły, bo leżałem sobie dłużej w łóżku i usłyszałem stukot na dole. Zbiegłem na dół w samych slipach i zobaczyłem, że mama leży w kuchni. Więc do niego mówię: dlaczego mamę uderzyłeś? A on chwycił mnie za ręce i rzucił mnie na ścianę. No to wtedy ja go chwyciłem za ręce i ja go rzuciłem na ścianę i on upadł na podłogę. Taki przymroczony i od tamtej pory się już do mnie nie rzucał. I jakiekolwiek były właśnie zdarzenia, że mamę zaczął bić czy coś, i jak ja już biegłem do niego, no to zawsze mama mówiła, że krzyczała do mnie, mówi: Irek, tylko nie bij ojca. Ja po prostu się powstrzymywałem. On nigdy ode mnie nie dostał. Nigdy. Mama prowadziła działalność typu ciastkarnia. Robiła pączki. Ojciec od 90 roku nie pracował. No to jak mama robiła pączki, rano miała rozwieść, mieli Fiata kombi, no to zamykał w garażu Fiata, albo przekładał przewody na świecach, czy zabierał akumulator, no cokolwiek. I czepiał się do mamy, powiedział, że nie da samochodu, musiała mama taksówką rozwozić. Także no, nie było sposobu, żeby dalej prowadzić tej działalności, bo tyle, co się robiło, tylko aby robić, to też nie było sensu. Jak się zaczęło wydawać na taksówki, trzeba było przecież przywieźć mąkę,
produkty, wszystko, a wiadomo, że taksówka przecież kosztuje. Dla mnie to było dziwne, no, że on zaczął ciągnąć z domu, nie do domu. To się ciągnęło, raz było lepiej, raz było gorzej. Nieraz przychodził trzeźwy, nie to, że on non-stop pił wcześniej. Ostatnimi czasy właśnie to się zaczęło nasilać. Był taki fakt raz, że siedział sobie w kuchni. Mama zapytała się, czy chce coś zjeść. Powiedział, że tak. Zrobiła mu kolację, kanapki, herbatę i poszła zmywać naczynia. On siedział na ławce w kuchni, raptownie ni stąd, ni zowąd wstał i zaczął mamę bić. My byliśmy na górze. Wtedy mama wbiegła na górę, otworzyliśmy jej drzwi. Ja mówię, co się stało? Mama nie mogła nic powiedzieć, bo trzymała rękę przy twarzy. Jak weszła do łazienki, wszedłem za nią i zobaczyłem, jak całą twarz ma we krwi. Ma nos roztrzaskany. Leżała parę dni tutaj na górze, nie mogła, cały czas ją głowa bolała, dawaliśmy jej tabletki. Po paru dniach dopiero zawiozłem ją do pogotowia. Zrobili jej zdjęcia głowy, RTG, no i dostała leki, zaczęła leczyć się u neurologa. Któregoś dnia rano obudziliśmy się z mężem, mąż poszedł na dół, bo tylko na dole była kuchnia i zastał tam ojca. I powiedział do mojego męża, że stałaby się tragedia. Powiedział, że chciał oderznąć mojej mamie głowę i poćwiartować ją na części kulinarne. Mój mąż tak się przeraził, że zostawił to śniadanie i przybiegł na górę. Był strasznie blady. Jak ja spojrzałam na niego, to wiedziałam, że coś się stało. I ja ubrałam się szybko i zaczęliśmy szukać mamy. Chodziłam po podwórku, wołałam. Myślałam już o najgorszym, myślałam, że już mama nie żyje, że on po prostu mówi, że chciał to zrobić, ale już to zrobił, bo wielokrotnie wcześniej straszył nas i bronią nas straszył i noże, z nożami jakimiś spał pod poduszką, pod wersalką, z młotkami na parapecie. Także myślałam już o najgorszym, myślałam, że mamy już nie ma wśród żywych. Szukałam wszędzie, wołałam i w końcu mama zauważyła mnie przez okno u sąsiada i zawołała. I ja poszłam do tych sąsiadów. Ja mówię, mamo, chyba trzeba to zgłosić na policję, bo tak dalej nie może być. On przecież nas wszystkich pozabija w końcu. I mama powiedziała, że dzwoniła na policję, ale policjant powiedział, że do tego są odpowiednie instytucje do spraw rodzinnych. Także oni nic z tym nie zrobią, bo co z tego, że oni przyjadą zainterweniować, skoro on w tej chwili jest spokojny i oni nie mogą go nawet zabrać na dołek. I tak to się zakończyło z policją. Później ja mamę zabrałam na górę do siebie, do mieszkania. Ojciec w tym czasie spał, bo był pijany, przespał się. I po obudzeniu się przyszedł na górę, zaczął pukać, stukać, żebym go wpuściła. Ja mówię, że nie wpuszczę go, bo się boję. A on mówi, że on nic nam nie zrobi, tylko chce zrobić porządek z mamą i ze sobą, żebym go wpuściła. Ja mówię, że nie, absolutnie. Boję się i cię nie wpuszczę. Powiedział, żebym odeszła od drzwi, bo on odstrzeli w tej chwili zamek. I ja w tym momencie otworzyłam drzwi i przyłożyłam sobie tą lufę do brzucha i powiedziałam, to strzelaj, bo ty tylko i wyłącznie po moim trupie dojdziesz do mamy. Już ona była zdecydowana na wszystko. Tak jakby nie miała już nic do stracenia. Budowaliśmy w niej zaufanie do tych różnych instytucji. Ona też w sobie wytworzyła taką ufność, że jednak policja czy prokuratura nie jest przeciwko niej. No to wtedy już nie był to taki akt determinacji, tylko bardziej już w niej zaczęła się wytwarzać taka nadzieja, że jednak może to życie się zmieni, że może jednak uda jej się ułożyć sobie jakoś to życie spokojnie, bez tego męża. W końcu mama zgłosiła, że się obawia o własne życie. I o nas, bo po prostu on cały czas chodził i mówił, że nas powystrzela jak kaczki, że nas pozabija. Miał swego czasu dwa sztucery i dubeltówkę. Jeden sztucer komisie był w Warszawie i sprzedał, a dubeltówkę i drugi sztucer zabezpieczono do depozytu w Kęczynie. Później zaczął przerabiać radykał. Radykał to jest urządzenie do uboju zwierząt. Po prostu dopasowywał naboje kalibru 7,62. Przewiercił.
Rano oddał 2 strzały przez okno z dolnego mieszkania, to w maju było, w 99 roku. Oddał 2 strzały i ja pojechałem do pracy. Wieczorem wróciłem i Marta mówi, moja narzeczona z mamą mówią mi, że ojca zamknęli na policji. Powiedzieli mi to zdarzenie, że wbiegł na górę tutaj, rękę włożył do kieszeni, wyjął ten radykał, mówi, to ja cię, wyraził się, to ja cię zabiję. Przystawił przez stół do głowy. Mama rękę mu zbiła i uciekła na ulicę, a on dobiegł do drzwi, rozglądał się, zobaczył, że sąsiedzi i się wycofał, żeby nie było tylko świadków. I schował ten radykał do piwnicy, policja przyjechała, szukała go. No to wyszedł jakby nigdy nic do policjantów. Mówi, a co się stało panowie, o co chodzi, po co przyjechaliście? No i wtedy go właśnie zabrali. Został osadzony w areszcie w Bartoszycach. Irena też miała taki sprecyzowany plan wyjścia z tej sytuacji, bo wiedząc, że mąż jest taki niebezpieczny i że nawet po wyjściu z więzienia może ją zabić, to ona planowała wyjazd do Niemiec. Kończyła już kurs języka niemieckiego, tam miała rodzinę swoją bliską, także miała realną szansę, żeby to uskutecznić. I tutaj właśnie wraca mąż. Także to był dla niej, dla nas szok. I reakcja nawet nasza była taka, że na drugi dzień jeszcze się z nią umówiliśmy w punkcie i wracając z pracy zachodziliśmy pod kościół spojrzeć na klepsydry, czy czasem jej klepsydry nie ma dosłownie, bo widzieliśmy, że takie zagrożenie jest realne. Rozmawiała z prokuratorem i myślę, że częściowo ją uspokoił. Chodzi tu o pana Feliksa R. Przebywał on w areszcie ponad 6 miesięcy. Przez ten okres 6 miesięcy w żaden sposób nie ponawiał gruźb czy w formie słownej w czasie odwiedzin siostry, czy też listownie. A ponadto po badaniach 6-tygodniowych biegli uznali, nie orzekli, że on jest niebezpieczny. Nie żądali umieszczenia go w szpitalu konkretnie, psychiatrycznym, celem leczenia go. Stwierdzono u niego padaczkę. Stwierdzono u niego chorobę alkoholową. Tak, chorobę alkoholową, tak, i cechy osobowości nieprawidłowej typu charakteropatii. Połączenie charakteropaty z alkoholikiem, czynnym, pijącym alkoholikiem, to jest mieszanka wybuchowa. No widać, biegli uznali inaczej tutaj i ocenili inaczej całość swoich wyników obserwacji, bowiem no, nie stwierdzili tej mieszanki akurat. Doszliśmy do takiego wniosku, mówię doszliśmy, bo decyzję podejmował inny prokurator w uzgodnieniu ze mną, za moją aprobatą, że zaistniały przesłanki, które pozwalają na zmianę środka zapobiegawczego z aresztu tymczasowego na wolnościowy w postaci oddania pod dozór policji z obowiązkiem meldowania się 2 razy w tygodniu w Komendzie Powiatowej Policji w Kętrzynie oraz przyjęliśmy również poręczenie osobiste od osoby godnej zaufania. Jak można przyjmować poręczenia za alkoholika? To jest troszkę tak, jakby, wie pan, ręczyć za to, że odbezpieczony granat nie wybuchnie. Pani o alkoholikach ma takie bardzo negatywne zdanie. Jest to człowiek chory. Pozytywne zdanie o alkoholikach leczących się, natomiast trzeba pomóc. Wiem, że pomoc alkoholikowi nie sprowadza się do tego, że się mu zaufa. No ale nie można wysnuwać takich wniosków, że za alkoholika no, inna osoba nie może poręczyć. Czy pan zna osobiście człowieka, który za niego poręczy? Tak, osobiście znam człowieka i wiem, że jest to osoba o wysokiej kulturze, z pełną wiedzą. Jest to prezes największego zakładu pracy w Kętrzynie. Jest osobą z wyższym wykształceniem, z odpowiednim przygotowaniem tutaj. I zawodowym, i myślę, że i takim społecznym. Jeżeli taka osoba poręczała za Feliksa R., no to w jaki sposób zapewniała prawidłowy tok postępowania? Zapewniała, że nie zostanie popełnione kolejne przestępstwo. Tutaj akurat w tym przypadku no, skutki prawne są żadne.
bowiem ona ze swojej strony no, zrobiła wszystko, do czego było zobowiązane. Jeśli za kogoś ręczę, to jednak ponoszę odpowiedzialność, jeśli nieprawną, to moralną. Pani powinna porozmawiać przede wszystkim z osobą, która poręczyła. Osoba ta uchyla się w tej chwili od wszelkich kontaktów z mediami. Mnie zastanawia z punktu widzenia już prokuratury, dlaczego człowiek taki właśnie, jakim pan mówi, szef największej firmy w Kętrzynie, składa poręczenie za bezrobotnego alkoholika. No nie miał złej opinii w środowisku. Nie był osobą karaną. Dostał zezwolenie na posiadanie broni palnej. Te negatywne informacje pochodzą no, tylko ze strony bezpośredniej tutaj zagrożonej i od strony najbliższej rodziny Ireny. Nie ręczył tylko ten jeden człowiek. Chęć złożenia poręczenia osobistego złożył również pan, który jest radcą prawnym. W tej samej firmie? W tej samej firmie. Czyli są to koledzy. I są to koledzy z tego samego koła łowieckiego, jak wiem. Więc no w gruncie rzeczy jest to bardzo ograniczony krąg tych poręczycieli. Ale stąd to jest takie uzasadnione domniemanie, że osoby te znały dobrze Feliksa R., kiedy za niego poręczały. Właśnie towarzysko. Natomiast żadna z tych osób nie porozmawiała z rodziną. Uważam, proszę Panią, że my żeśmy tutaj zrobili no, prawie wszystko, bo no, wszystkiego to człowiek nigdy nie zrobi, ale prawie wszystko, żeby do takiej sytuacji, do jakiej doszło, nie doszło. Był pod kloszem. Się okazało, że ten klosz no, miał jakieś tam nieszczelności. Sam tutaj rozmawiałem z Feliksem R., bowiem wiedząc, że musi ograniczyć kontakty z żoną, a chciał dostać się do mieszkania po dokumenty, no przyszedł do prokuratury, żeby zapewnić mu tutaj, żeby prokurator czy policjant udał się do miejsca zamieszkania po te dokumenty. Więc przy okazji tego, no to było chyba na drugi czy trzeci dzień od zwolnienia z aresztu, przeprowadziłem z nim rozmowę taką dyscyplinującą również. Feliks przyszedł do domu w asyście dwóch policjantów po te swoje rzeczy. Dla rodziny był sygnał, i z tego chyba Państwo sobie musieliście też zdawać sprawę, sygnał tego, że on jest groźny. To była sytuacja normalna. Po prostu policjanci tak jakby występowali tu jako świadkowie pewnej czynności. Zważywszy, że on wcześniej miał obowiązek, zobowiązany był, żeby osobiście nie kontaktował się z małżonką. Jak go wypuścili z aresztu, nikt nas nie poinformował. Żadnej informacji nie otrzymaliśmy od nikogo. Ani od prokuratury, ani od sądu. Dowiedzieliśmy się dopiero od ludzi. Ludzie nam powiedzieli, że ojciec nasz chodzi po mieście. I od tej pory zaczęliśmy się obawiać. To pojechałem do sklepu, kupiłem zamek, wymieniłem mamie zamek na dole w drzwiach, żeby się nie bała. Jak wyszedł nawet z aresztu, to sam się tym chwalił, że on ma znajomości w sądzie, na policji, w prokuraturze i że on nas pozałatwia. My w sumie mieliśmy bardzo mieszane uczucia. My nie wiedzieliśmy, czy zeznawać, czy wycofać te zeznania, bo w sumie bardzo nas prosił o to, żebyśmy wycofali, ale za chwilę groził nam. Mnie zaniepokoiło bardzo to, jak Irena przyszła i mówiła, wiesz, on chyba się trochę teraz zmienił, bo błaga mnie na kolana, płacze przede mną, prosi, że już będą tak żyć szczęśliwie, że on wiele już przemyślał w tym więzieniu, że miał taką nauczkę. I w pewnym momencie Irena mówi, że była u niej koleżanka i oni rozmawiali, on był taki grzeczny, miły, jak zwykle przy koleżankach jej. I rozmawiając z nimi, w pewnym momencie zaczął przeszukiwać szafki. I mnie bardzo to zaniepokoiło, skoro człowiek, który obiecuje, że będzie, że się zmieni, że wiele zrozumiał, a z drugiej strony zachowuje się jak chytry lis, szuka czegoś, na pewno szuka jakichś dokumentów czy pism Ireny,
I to mnie bardzo tak zbulwersowało i powiedziałam Irenie, że możemy skorzystać z pomocy prawnika. Co możemy zrobić? Więc zadzwoniłam do naszego prawnika, przedstawiłam mu sprawę i on powiedział, że właśnie w taki sposób należy napisać pismo do sądu, bo sprawa druga już została w prokuraturze zakończona, czyli postępowanie przygotowawcze do sprawy drugiej zostało zakończone i ona jeszcze się wahała. Wahała się. Wiedział, jak wpłynąć na Irenę. Po prostu znał jej te słabe punkty, że ona nim się opiekowała, była taka troskliwa, była sumienna, rzetelna była kobieta i wiedział, jak na nią wpłynąć. I dopiero po kilku dniach przyszła do mnie. To było w piątek, pamiętam, 17 grudnia i napisałyśmy. Ona powiedziała, wiesz, jestem zdecydowana, bo się za bardzo boję. I złożyła te pismo, to ja odetchnęłam z ulgą. Swoim obecnym zachowaniem utrudnia mi normalne funkcjonowanie. Nachodzi mnie i dzieci, będąc w stanie nietrzeźwym. Próbuję wywrzeć na nas presję, abyśmy wycofali oskarżenia. W nocy z 16 na 17 grudnia, będąc bardzo pijany, spał w Nysie w samochodzie stojącym pod domem. Często, kiedy wychodzę z domu, on już czeka na mnie na podwórzu, a później chodzi ze mną, utrudniając mi załatwienie spraw. Nie reaguje na moje prośby, uwagi, żebym mogła swobodnie się poruszać. W związku z tym, że wielokrotnie moje życie było zagrożone ze strony mojego męża, obecnie czuję się przerażona i uważam, a mam ku temu powody, że życie moje jest w niebezpieczeństwie. Mąż zachowuje się obecnie podobnie jak przed zatrzymaniem. Jego zachowania są nieprzewidywalne i zmuszają mnie do ciągłej czujności. Proszę o ochronę mojego prawa do bezpieczeństwa. Gdyby pani Irena R. przyszła tutaj i poinformowała prokuratora, prokurator podjąłby stosowne działania, które zakończyłyby się pewnie tymczasowym aresztowaniem Feliksa R. Ten człowiek pozostał na wolności i dwa dni potem Irenę, swoją małżonkę, zamordował. Sąd miał przeprowadzić i rozmowę z panią tutaj i później podjąć stosowne środki, chyba zmierzające do tymczasowego aresztowania pana Feliksa R. Zabrakło czasu po prostu. Wydarzyło 22 grudnia. W przeddzień przyszedł razem z swoją siostrą na dół do mamy. Siedzieli, rozmawiali. Ojciec mówi, że chce spędzić jeden dzień tylko z nami. To będzie bardzo pamiętna data. Cały czas nam to powtarzał. Przychodził tu wcześniej jeszcze na górę, też nam właśnie powtarzał, że to będzie bardzo pamiętna data, że on tylko jeden dzień z nami chce spędzić. W pokoju przy stole rozmawiali, a on poszedł do kuchni napój zrobić. No i w tym czasie właśnie ukradł ten klucz od zamka tego nowego. Po 9 wieczorem wyszedł z siostrą razem. Ja wróciłem koło 11 od kolegi. Wchodziłem na górę, to mama drzwi otworzyła się, mówi do mnie, czy będę zachodził na dół. Ja mówię, że nie. Mówi, no bo ona chce zamknąć drzwi i się pouczyć trochę. Ja mówię, dobrze, no to mówię, ucz się. Rano usłyszałem krzyk siostry już. Zbiegłem na dół. No i zobaczyłem, jak mama leżała w wersalce sina. Zauważyłem, jak równo jest zaścielona na niej kołdra. Tak jakby spała. Wszystkie szafki w pokoiku były pootwierane. Dywan nawet był podniesiony, róg dywanu. Zabrał wszystkie pieniądze, wszystkie dokumenty. Jeszcze się ogolił w tym mieszkaniu i wyszedł. Sąsiadka wychodziła od siebie z domu i mówi, że chce iść do mamy. To ją chwycił za rękę i zaczął wciągać do domu, do niej. Jak zobaczył u niej koleżankę, to ją dopiero wtedy puścił. Jeszcze koleżanka do niego mówi, co pan taki podrapany mówi, jak wampir. On mówi, że goliłem się. I mówi, zamordowałem Irenę za fałszystwo. I uciekł z domu, pobiegł w stronę miasta. I po 3 godzinach zgłosił się na komendę. Ten przypadek potwierdza, że trzeba nasze prawo zmodyfikować w jakiś sposób. Na wzór prawa amerykańskiego może być wprowadzony i powinien być wprowadzony zakaz zbliżania się takiego podejrzanego do osoby zagrożonej, której wcześniej groził, na pewną odległość. Złamanie tego zakazu powoduje aresztowanie. Ale jednak w sprawie tej, czy tutaj właśnie w prokuraturze nie zostały popełnione pewne uchybienia, zadecyduje wyższa instancja.
Czego pan się spodziewa? Ja uważam, że tych uchybień nie było. Irenka bardzo często wspierała mnie, była do mnie dużo silniejsza. Zresztą częściej uczęszczała na indywidualne terapie. Mogłam na nią zawsze liczyć. Brałam z niej przykład, czyniłam silniejsza. 22 zginęła Irena. Ja mieszkałam od 4 grudnia sam. Bałam się bardzo. Mąż nie nachodzi, ale odgrażał się, że mnie, jak to nazwał, zadźka. To był reportaż przed wyrokiem Ireny Piłatowskiej. Mała Zła napisała: dzięki za ten temat. Trudny, ale trzeba o tym mówić. Donoszą nasi słuchacze o tym, jak bywało w różnych sytuacjach, także w ich rodzinach, w ich życiu. Piszą o tym, w jaki sposób radzili sobie albo nie radzili z tą sytuacją. Ale ja chciałbym zająć się tym momentem, kiedy człowiek, który zrobił coś złego albo robił coś złego, trafia do ludzi, którzy mówią: no dobra, to teraz stop, tak? To my ciebie zatrzymujemy, ty już z tą rodziną nie jesteś. I w zasadzie pytanie, kiedy ktoś zaczyna z tym człowiekiem rozmawiać o tym, co robił albo co zrobił, w jaki sposób funkcjonuje. No i pytanie, co na początku trzeba takiemu człowiekowi powiedzieć, albo co trzeba od niego usłyszeć. Chociaż tak jak siebie słucham, to myślę sobie, że sam zaczynam mówić o tym w takim kontekście przymusu bezpośredniego. Nasz gość, pani Dominika Strzebońska-Typkiewicz, jakie są pani doświadczenia, w którym to momencie ten człowiek trafia do ludzi, którzy mogą coś z nim zrobić? Tacy sprawcy przemocy mogą trafić w dwóch momentach jakby prawnych do warunków izolacji penitencjarnej. Pierwszy taki moment to jest wtedy, kiedy sąd na wniosek prokuratora stosuje tak zwane tymczasowe aresztowanie. Czyli to jest osoba taka, wobec której jest prowadzone postępowanie karne, postępowanie dowodowe, ale zachowuje status domniemania niewinności, ponieważ czy nam się to podoba, czy nie, takie prawo obowiązuje w naszym kraju. Wiele ludzi się burzy, jak to możliwe, że domniemanie niewinności, skoro są jasne, oczywiste dowody winy, troszkę zmienia się optyka niektórych osób, kiedy ktoś z ich bliskich trafia do tymczasowego aresztowania. Natomiast mamy takie prawo i obowiązkiem obywatela jest to prawo przestrzegać. I my to prawo respektujemy i przestrzegamy go. Czyli przyjmujemy do wiadomości, że ta osoba niekoniecznie jest winna. Pociąga to za sobą taką sytuację, że no, jeżeli osoba jest nie do końca winna, nie mamy powodów tak naprawdę w jakiś sposób zmuszać ją do zmiany, tak? Bo może się okazać, że faktycznie jest niewinna, że jest obywatelem porządnym, praworządnym, nic złego nie zrobiła. Z taką osobą, która trafia do aresztu śledczego najczęściej, pracujemy na tej zasadzie, żeby po pierwsze wspomóc jej proces tak zwanej adaptacji, bo sytuacja uwięzienia to jest sytuacja bardzo trudna dla każdego człowieka. Nagłe odcięcie od możliwości zaspokajania swoich potrzeb, stylu życia, niezależnie od tego, jak wydaje nam się ta osoba zła, brutalna i tak dalej, to dla tej osoby jest ta sytuacja trudna i trzeba jej pomóc się przystosować, bo jeżeli ona się nie przystosuje, to w późniejszym momencie, kiedy byśmy chcieli z nią zacząć cokolwiek robić w kierunku tym, żeby się zmieniła, no to ta praca będzie niemożliwa. I tutaj jest taka sytuacja, kiedy psycholog, kiedy wychowawca w oddziale aresztowym, wszystkie osoby, które tak naprawdę z tą osobą mają kontakt w życiu codziennym, w pewnym sensie muszą sobie wyłączyć ocenę moralną. No właśnie, bo pierwsze moje skojarzenie było takie, że no w końcu, no, jak podejść do takiego człowieka, który na przykład prawdopodobnie zabił albo znęcał się nad rodziną, znęcał się nad kimś, być może nawet nie bliskim, ale no, mam wrażenie, że budzi się jakiś naturalny opór. Tak,
I to jest, myślę, że bardzo ludzkie. I to jest dobry przejaw, jeżeli nam się nie podoba to, że ktoś w ogóle mógłby skrzywdzić kogoś, tak? To jest sytuacja jak najbardziej normalna. I to jest dobrze, jeżeli nie ma w nas wewnętrznej zgody na to, żeby dopuszczać w ogóle do sytuacji, przyjmować do wiadomości fakt, że jedna osoba ma się prawo znęcać, ma prawo krzywdzić drugą osobę. Natomiast jakby cały proces resocjalizacji, proces poprawy, proces zmiany jest procesem, czyli czymś, co trwa długo, ma pewne etapy i pierwszym takim etapem właśnie jest pomoc w adaptacji do warunków izolacji. Do tej sytuacji, trudnej sytuacji, szczególnej sytuacji wyjątkowej dla takiego człowieka. Czy to znaczy, żeby ten człowiek po prostu trochę lepiej to znosił, żeby on się przyzwyczaił do tej myśli, że jest, na czym się pracuje, nad czym się pracuje? Żeby nauczył się w tej rzeczywistości funkcjonować, żeby nauczył się przestrzegać pewnych zasad związanych z pobytem. Na przykład? To są bardzo takie, powiedziałabym, od bardzo prostych zasad, typu to, żeby na przykład dbać o higienę osobistą, bo zdarza się czasem tak, że jest to problemem, że trzeba mieć zęby, że mówi się dzień dobry, mówi się do widzenia, mówi się proszę, dziękuję, że puka się w drzwi, że trzeba się dostosować do pewnego porządku dnia narzuconego jakby odgórnie, bo każda jednostka penitencjarna, każdy zakład karny, areszt śledczy ma takie wytyczne dotyczące tego, kiedy jest pobudka, kiedy jest śniadanie, kiedy jest lekarz, kiedy są widzenia z osobami bliskimi lub czynności tak zwane procesowe, czyli na przykład przychodzi adwokat, prawda? Pani taka Dominiko, osoba wie, ale... W których godzinach może się spodziewać tego? Czyli to jest tak naprawdę zaopiekowanie się tym człowiekiem. Ja bym była tutaj ostrożna ze słowem opieka. No może takie zatroszczenie się, żeby to wszystko wiedział, tak? Wspomaganie, może wspomaganie, ponieważ tych ludzi się nie usprawiedliwia, od tych ludzi się wymaga. Mhm. Wiadomo, że człowiek na początku ma się prawo pogubić, ma się prawo nie orientować, tak? Trzeba go poinformować, trzeba mu pomóc, trzeba mu wytłumaczyć, czasem w sposób bardzo jasny, bardzo konkretny, bardzo prosty pewne rzeczy, ale też trzeba od niego wymagać, ponieważ taka wewnętrzna samodyscyplina w człowieku to jest coś bardzo ważnego. To właśnie ta samodyscyplina decyduje o tym, że przez 30 lat chodzimy do pracy, bo musimy mieć na chleb, tak? No, to jest właśnie ta samodyscyplina, że przechodzimy na zielonym świetle, a nie na czerwonym. Także kształtowanie tej samodyscypliny jest bardzo ważne i bardzo potrzebne u każdego człowieka. Nie tylko u przestępcy, u sprawcy, przestępca czynu zabronionego, ale również u każdego człowieka. Zaczyna się to właściwie od dziecka kształtować, prawda? Jeżeli się to nie ukształtuje, no to pojawia się problem potem w dalszym życiu takim dorosłym, odpowiedzialnym, dojrzałym. Ale ten etap jest też etapem takiego konfrontowania, no tak, no pan tu przyszedł w tej konkretnej sprawie, czy tak, jeszcze nie? Tak, tutaj jest... Znaczy, jest konfrontowanie dlatego, że ta osoba ma postępowanie dowodowe, najpierw potem postępowanie prokuratorskie, w końcu sądowe, czyli cały czas jakby jej problemem, tak, jej sprawą taką, która zajmuje bardzo dużo jej uwagi, jest zachowanie przestępcze. Udowadnienie, czy do niego doszło, czy nie. I jakby o tym problemie rozmawia z policją, z prokuraturą, potem z sądem, ze swoim adwokatem. I poprzez te rozmowy, poprzez cały system postępowania, udowadniania mu winy, on jakby ma szansę zobaczyć, tak, kurczę, zrobiłem coś złego. Nie zawsze jest w stanie to dostrzec, nie zawsze chce to dostrzec, ale ma tą szansę. Ma tą szansę. I w Polsce jest tak, że w momencie, kiedy zapada wyrok, ten wyrok jakiś czas jest nieprawomocny. Mhm. Czyli jeżeli osoba się z nim nie zgadza, w części, w całości uważa, że kara jest za surowa, to może się od tego wyroku odwołać, ale również takie prawo do odwołania się od wyroku ma prokurator. I wtedy sprawa idzie jakby do drugiej instancji i ta druga instancja rozstrzyga, co dalej. Przychodzi taki moment, kiedy wyrok staje się prawomocny, czyli staje się wyrokiem do wykonania,
I jeżeli jest to kara pozbawienia wolności, no to taki wyrok wykonuje się w warunkach zakładu karnego. I wtedy się zaczyna przestrzeń tak naprawdę na podjęcie działań zmierzających do zmiany tego człowieka. I o tym porozmawiamy już po serwisie, po 23:00. Zostańcie z nami, bo to myślę, że wtedy dopiero zacznie się pewna odyseja i o tym wszystkim porozmawiamy. 2100 to jest nasz numer SMS-owy, cały czas do waszej dyspozycji. 22 645 2100 to numer telefonu do naszego studia, a zostaw@polskieradio.pl to nasz adres mailowy. Zostaw wiadomość w Polskim Radiu Euro. 22 645 2100. Jest z nami nasz słuchacz. Jest z nami nasz słuchacz, który napisał: wyszedłem z zakładu karnego 2 tygodnie temu po 3 latach. Byłem winny, ale to, co mówi ta pani, to nie jest prawda. Dobry wieczór, witam cię. Dzień dobry, dobry wieczór. To gdzie twoim zdaniem nasz gość rozmienia się z prawdą? Znaczy się mi chodzi tylko o to, chciałbym powiedzieć, że nie ma takiego kontaktu, bo gdzieś tam usłyszałem, że kontakt z psychologami, że jest każdy osadzony, czy nawet jeśli nie jest jeszcze osadzonym, że jest pod stałą opieką psychologa, że jest mu że są zapewniane pewne warunki, jest to nieprawdą, nie? W polskim więzieniu jest to nieprawdą, tak samo jest nieprawdą to, że jest jakakolwiek resocjalizacja, nie? Panie Dominiko, to może rzeczywiście nie wszędzie? Mogę powiedzieć na to tak, że ja zawsze powtarzam moim klientom w pewnym sensie, że to, że oni mnie nie widzą, to znaczy, że ja ich nie widzę. To nie znaczy, że ja ich nie widzę. I nie zawsze jest tak, że dana osoba chodzi do tego psychologa, chodzi do niego regularnie, ale to nie znaczy, że ten psycholog nie wie czegoś o niej, że nie jest gdzieś tam w jego obserwacji. Pierwszą osobą, która w ogóle ma taki stały, bezpośredni kontakt z każdą osobą skazaną, to jest wychowawca na oddziale. I to jest bardzo ważna osoba. I drugą taką osobą jest tak zwany oddziałowy na oddziale, czyli pracownik działu ochrony. I to są takie dwie osoby, które mają intensywny, bezpośredni kontakt z osobą pozbawioną wolności. I jeżeli sam skazany nie zgłasza się do psychologa, ale te dwie osoby, która z nich dostrzega, że taka potrzeba jest, to taka osoba trafia do psychologa. Czasem po prostu nie ma takiej potrzeby, bo też nie każdy z nas, mając problem, prawda, idzie na wolności do psychologa. Niektórzy potrafią sobie z tym problemem sami radzić, niektórych wręcz należy zostawić samych, dlatego że mają zasoby, mają potencjał ku temu, żeby sobie sami z tym problemem poradzić. Natomiast gdy się coś dzieje, zwłaszcza jeżeli chodzi o sytuacje takie drastyczne, kiedy skazani dostają informacje z zewnątrz, że coś w życiu ich osobistym się zawala, to psycholog jest w te pędy i odkłada całą pracę i wielokrotnie sama prowadziłam takie interwencje, jeżeli ktoś się dowiadywał, nie wiem, że jego dziecko wylądowało w szpitalu, że żona go zostawiła, że ktoś zmarł i wtedy się rzuca całą pracę i się jest. No, nasz drogi słuchaczu, trzymaj rękę na pulsie i dobrze, że jesteś. Nie wiem, jak masz na imię w związku z tym, tylko tak mogę się do ciebie zwrócić. Pamiętaj, że z tego numeru być może warto skorzystać, jeżeli też chciałbyś o czymś, co wynika z twoich obserwacji opowiedzieć. Powiedzieliśmy przed wiadomościami, że przychodzi ten moment, kiedy trzeba się już zmierzyć z tą twardą rzeczywistością, kiedy wyrok zapada, być może były apelacje, być może nie były, ale wyrok jest już prawomocny, no i trzeba się odnaleźć w tym świecie. Trzeba się odnaleźć też z jakąś nową wiedzą na swój temat, tak? Że ja już będę odbywał tę karę. Tak. I to, zwłaszcza jeżeli ktoś trafia pierwszy raz do takich warunków, jeżeli nie ma w nim tego jakby poczucia winy, czy też nie przyjmuje do wiadomości, że to jego zachowanie jest zachowaniem zabronionym, jest czynem przestępczym, no to pojawia się problem. I często człowiek buduje sobie cały system taki myślowy, który powoduje, że długo, długo jest w stanie utrzymywać się w różnych usprawiedliwieniach. Na to jeszcze bardzo często nakłada się
mechanizm związany z uzależnieniem, bo niestety spora część naszych klientów to są osoby, które mają jakiś problem z tak zwanymi substancjami psychostymulującymi. Tutaj jest alkohol, tu są narkotyki i to jakby taki błędny sposób spostrzegania, błędny sposób myślenia świetnie sprzyja usprawiedliwianiu się, czyli tak naprawdę jest taką zaporą przed przyjęciem do wiadomości, że kurczę, zrobiłem coś złego, jestem winny i chyba nie mogę tak dalej. I co wtedy? Mamy osobę skazaną, mamy wyrok, mamy stwierdzone, że znęcał się nad rodziną, że czynił krzywdę osobom bliskim, którymi tak naprawdę powinien się opiekować, zapewnić im bezpieczeństwo, podstawowe potrzeby, zaspokoić. Co wtedy? Jeżeli to jest osoba w jakimś stopniu mogąca być uzależniona od alkoholu, od środków odurzających, to jest badana pod tym kątem. Jest stawiana diagnoza, co z nią robić, bo jeżeli mamy sprawcę, który jest uzależniony, to sprawcę karzemy, chorobę leczymy. I taka jest zasada. Często słyszę od takich osób, albo to przez wódkę. Odpowiadam na to tak, stojąca flaszka wódki na stole nikomu jeszcze krzywdy nie zrobiła, trzeba ją wypić. A to, że ją pijesz, to jest twój wybór. Ale czy ma pani takie narzędzie, żeby kogoś do tej współpracy zmusić? Bo nad tym też zastanawia się Natalia, która wysłała SMS na 2100. Czy zdarza się, że taka osoba skazana odmawia współpracy z psychologiem? Bo możliwości zmiany takiej osoby są wtedy raczej niewielkie. I co wtedy? To nie znaczy, że nie należy z nią pracować. Dlatego, że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nasz klient to jest ten klient najtrudniejszy. Ten klient w największym oporze wobec zmiany. Bo jeżeli człowiek dokonuje czynu zabronionego, przestępczego i widać w nim skruchę, i widać w nim chęć poprawy, jest w stanie przechodzić przez proces resocjalizacji na wolności, to sąd mu tą karę zawiesza wtedy warunkowo. Do nas trafiają te osoby, które nie są w stanie tej resocjalizacji przejść na wolności. Czyli to jest ten klient trudny, ten klient w oporze często, albo taki, który właśnie nie potrafi sam. Nie potrafi sam. Nie ma w nim mobilizacji, nie potrafi na przykład odmówić sobie picia, nie potrafi przestać być agresywny. Z różnych powodów. I to jest taka właśnie najtrudniejsza kategoria klientów. Kiedy nie chce, to co? No właśnie. Kiedy nie chce, to co? Kiedy nie chce, to mamy do tego narzędzia prawne. To nie jest komfortowa sytuacja, kiedy musimy kogoś zmuszać pod presją, tak? Jeżeli na przykład taka osoba, wróćmy tutaj do osób uzależnionych, chociaż nie tylko osoby uzależnione znęcają się nad rodziną. To jest... Ale wróćmy do osób uzależnionych. Co w takiej sytuacji? My pracujemy oczywiście zgodnie z naszą sztuką zawodu wychowawca, zgodnie ze sztuką swojego fachu, psycholog zgodnie ze sztuką swojego fachu, ale pracujemy również zgodnie z przepisami obowiązującymi, a mamy całą bazę przepisów i to są przepisy, które są dosyć fajnie ułożone. To jest kodeks karny wykonawczy przede wszystkim. I zgodnie z tym kodeksem mamy narzędzia do tego, żeby wywołać jakby presję na takim człowieku. Możemy na przykład takie leczenie zarządzić do odbycia bez zgody osoby skazanej w trakcie odbywania kary przez nią pozbawienia wolności. I tutaj sędzia penitencjarny decyduje o tym, czy taka osoba powinna się leczyć, czy nie powinna się leczyć, jeżeli stwierdzamy u niej uzależnienie. Mamy takie podejście również, i to jakby też wynika z prawa, że za proces resocjalizacji odpowiada osoba, która mu podlega. Bo to jest osoba dorosła. Mhm. To jest osoba, która jest za siebie odpowiedzialna i powinna być za siebie odpowiedzialna, czy się jej to podoba, czy nie. Bo skoro w społeczeństwie są ludzie, którzy sobie spokojnie żyją, którzy przestrzegają prawa i starają się być za siebie odpowiedzialni, to dlaczego nagle jakaś jednostka ma być z tego obowiązku zwolniona? To jest to, co musimy w niej wykształcać. To branie na siebie odpowiedzialności za swoje zachowania, za swoje poczynania, za swoje postawy.
No tak, ale jak pracować z kimś, kto być może no, reprezentuje dosyć niski poziom intelektualny, tak to oględnie powiem, bo pewnie i tacy klienci się zdarzają. Jak pracować z ludźmi, z którymi tak bardzo, na których trudno jest pewnie oddziaływać rozmową, no, bo pewnie niewiele więcej ma pani w gabinecie do zaoferowania. Czy to jest trudniejszy proces i w związku z tym, czy to rokuje, że coś z tego wyjdzie? Biorąc pod uwagę to, że dana osoba dorosła jest odpowiedzialna za siebie, czyli za proces swojej zmiany, bo resocjalizacja jest procesem zmiany, procesem naprawczym, to my podejmujemy starania, dajemy jej przestrzeń, tworzymy jej warunki, dajemy jej propozycje. Natomiast to od niej zależy, czy ona z tych propozycji skorzysta. Bo na przykład dana osoba może pójść na jakieś proponowane przez nas zajęcia, pójść na terapię i sobie siedzieć i wpuszczać jednym uchem, wypuszczać drugim, potem powiedzieć, że to jest bez sensu, bo to nic nie daje. Nie daje ci człowieku dlatego, że ty tego nie przyjmujesz, a nie dlatego, że to jest nieskuteczne. I to trzeba umieć rozdzielić. I to jest... Czasem jest tak, że bardzo długo trwa, zanim dana osoba będzie dość zmotywowana do tego, żeby się zmienić. Czasem to zajmuje bardzo dużo czasu. Czasem jest tak, że to się nie do końca udaje. Natomiast jeżeli dana osoba będzie miała możliwość przyjrzenia się temu, jaki jest jej problem, na czym polega problem, co trzeba robić, żeby się nie zachowywać agresywnie? Co trzeba robić, żeby nie pić na przykład? Co trzeba robić, żeby się nie konfliktować z bliskimi? To potem chociażby nie może powiedzieć, nie wiedziałem, bo on już wie. On tego nie robi, bo on nie chce się zmieniać. Ale on już wie, on już ma wiedzę do tego, już obalamy mu pewny taki mechanizm obrony, że ja nie wiedziałem. Tego już nie ma i być może za jakiś czas, trafiając do zakładu karnego, będzie jakby w kolejnym etapie tego procesu do pracy. Bo czasem tak jest, że oni wracają niestety. I to jest dla nas przykre, no bo mówię, za każdym przestępstwem idzie czyjaś krzywda, czy jeżeli do nas wraca, jeżeli do nas trafia ponownie, no to znaczy, że kogoś skrzywdził. No tak, a założenie jest takie, że to ma być człowiek, który wróci i zacznie normalniej funkcjonować w społeczeństwie. Tak. No, propozycja w ogóle dotycząca prowadzenia tego procesu resocjalizacji to jest właśnie tak, żeby przede wszystkim dostosować poziom tych oddziaływań, poziom pracy do możliwości danego klienta. Bo no, nie każemy mu pisać wypracowanie, jeżeli on jest analfabetą, a tacy się zdarzają. Nie będziemy od niego wymagać tego, żeby on opowiadał o swoich emocjach na przykład, jeżeli on od dziecka nie miał wyrobionego takiego nawyku. Ale wobec takich osób też jest możliwość oddziaływania. Mamy takie coś w psychologii i w resocjalizacji, jak tak zwany trening zachowań. Czyli uczymy osoby, jakie zachowania są wskazane, jakie nie są wskazane. W takim codziennym, więziennym życiu mamy do prowadzenia tego typu oddziaływań system nagród i kar oraz ulg. Natomiast mamy też różnego rodzaju treningi umiejętności. To nie jest tak, że człowiek trafia do więzienia i sobie tam siedzi i nic się z nim nie robi. Nawet jeżeli on nie chce nic robić, to cały czas z tą osobą pracujemy. Cały czas mówimy, chłopie, chodźże tu. Może pójdziesz na te zajęcia. A co ci szkodzi? Przyjrzysz się, zobaczysz, wyjdziesz z celi. Coś się podzieje. Staramy się go zachęcać w taki sposób, żeby to dla niego stało się atrakcyjne. Chciałbym, żebyśmy o tych zajęciach jeszcze za chwilkę porozmawiali. Jest też kilka głosów od naszych słuchaczy, którymi mam nadzieję, że za chwilkę się zajmiemy. A ktoś pyta, dlaczego pani nazywa pacjentów klientami, bo klient kupuje. No klient też korzysta z pewnych usług. W związku z tym mówimy tu raczej o usłudze psychologa niż o jakimś leczeniu. Może to też trochę zmienia ten kontekst, kiedy to jest klient, nie pacjent. Tak.
Tak, i ja powiem szczerze, że bardzo się pilnuję i celowo używam słowa klient, bo pacjent ogólnie kojarzy się z taką osobą biedną, chorą, na którą trzeba otoczyć opieką, której trzeba pomóc, a to nie jest nasze zadanie. Oczywiście zdarzają się osoby, nad którymi tą funkcję opiekuńczą, czy to stale, czy to okresowo, trzeba pełnić, bo są to osoby zaburzone, bo są to osoby, które są niesamodzielne, które mają pewien poziom upośledzenia umysłowego, prawda? Natomiast no, jeżeli podejmiemy funkcję opiekuńczą, no to jak człowieka zmotywować do wzięcia odpowiedzialności za siebie? To jest trochę ściąganie z niego odpowiedzialności. Dlatego używamy słowa klient, używamy słowa osadzony, używamy słowa osoba skazana, pozbawiona wolności. 21.00, zostaw wiadomość w Polskim Radiu Euro. Witam, jestem skazany za kradzież dwukrotną. Byłem też leczony psychiatrycznie. Jestem uzależniony od środków odurzających. Nie wiem, czy mam szansę, ale chciałbym się starać o umorzenie tego wyroku i iść na leczenie. Z tej strony Józek K. Słucham waszego radia. W tej chwili poproszę o skomentowanie i pomoc. Chcę się zmienić, bardzo żałuję, czekam, Józek. Chcę iść na terapię i na leczenie, ale nie do więzienia. Słucham i czekam. W naszym krakowskim studiu Polskiego Radia pani Dominika Strzebońska-Typkiewicz, psycholog więzienny. Gdzie tak naprawdę Józek powinien zapytać, co da się z tą sprawą zrobić? Tak naprawdę pytanie to dotyczy pewnej procedury prawnej i tutaj powiem szczerze, że nie czuję się kompetentna, ponieważ nie wykonuję zawodu prawniczego do udzielania takiej bardzo rzetelnej informacji. Poza tym opis tego, tej sytuacji jest taki, jaki może być, prawda? Czyli dosyć ogólny, ale myślę, że warto pójść do specjalisty, czyli do prawnika i poradzić się. I teraz gdzie taka osoba może zasięgnąć porady prawnej? Najczęściej są to osoby, które może niekoniecznie mają fundusze, ale w każdym większym mieście, gdzie jest kierunek studiów prawo, zwykle są organizowane takie poradnie studenckie, prawnicze. Każdy ośrodek MOPS-u, czyli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ewentualnie gminne, mają dyżury prawników. I to są usługi darmowe i można pójść i można wziąć, trzeba swoje oczywiście dokumenty, swoje wszystkie papiery, zaświadczenia, bo to może być potrzebne i trzeba pójść do specjalisty i doradzić się, czy można coś zrobić, a jeżeli tak, to w jaki to zrobić sposób. No tak, bo to trzeba prześledzić konkretny przypadek i wtedy zobaczyć, co tak naprawdę, jakie są wyjścia, jakie są możliwości w tej sytuacji. Polskie więziennictwo o resocjalizacji tylko mówi, a tak naprawdę to ludźmi tylko manipuluje i szantażuje. No pytanie, jakie to więziennictwo miałoby być? To znaczy, co jest rzeczywiście nieprawidłowością, a co jest tym, co nam się w tym więziennictwie nie podoba już z zasady? No, powiem szczerze, że trudno, żebyśmy się dobrze kojarzyli osobom, które z nami mają ten codzienny kontakt w pracy, no bo sytuacja uwięzienia, no to jest sytuacja nieprzyjemna. Więc to, że zwykle nie darzą nas sympatią, no to jest taki stały element naszego życia. Nie jest to fajne, powiem szczerze, ale no trzeba się do tego przyzwyczaić. Natomiast ja bym starała się unikać takich uogólnień dużych, bo one są krzywdzące bardzo, że system nie działa, że nie ma resocjalizacji, że wszyscy manipulują. Ja zawsze w takich sytuacjach pytam wszyscy, to znaczy kogo pan konkretnie ma na myśli? Mhm. Bo to bardzo łatwo jest rzucać takie ogólne zarzuty, ale konkret. Poproszę o konkret. Jeżeli dana osoba faktycznie ma powody ku temu, konkretne powody, żeby tak twierdzić, ja ich wysłucham z pełnym szacunkiem, ale chciałabym usłyszeć konkret. Zapomniała pani, że każdy jest człowiekiem i to nie jest tak. Psycholodzy zadają jedno pytanie, jak pani się czuje i odchodzą bez rozmowy. No, z lektury naszej skrzynki SMS-owej wynika, że nasi słuchacze mają jak najgorsze doświadczenia, a może należałoby w ogóle zadać generalne pytanie, jakie my mamy doświadczenia i jak my wypadamy, bo w końcu więziennictwo to nie jest jakieś państwo w państwie i jednak ktoś się temu przygląda i kontroluje. Również niezależne organizacje, które przyglądają się nie tylko temu, ile osób na metrze kwadratowym, ale czy da się jakoś porównać i popatrzeć na to, czym jest polska resocjalizacja, na przykład
porównaniu z innymi krajami? Powiem szczerze, że ja osobiście nie czuję się osobą kompetentną do wypowiadania się na te tematy, dlatego że jestem takim zwykłym... liniowym pracownikiem. Liniowym pracownikiem. I staram się swoją pracę wykonywać dobrze. Najlepiej jak potrafię. Może czegoś nie wiem, może coś robię nieudolnie, ale robię najlepiej jak potrafię i staram się dawać z siebie wszystko. I czasem jest tak, że z danym człowiekiem się porozmawia minutkę, dwie minutki na przykład na korytarzu, jak się go spotka, pogada się chwilkę, zaczepi się wręcz, co tam u pana słychać, co się dzieje, miał pan widzenie, przyszła rodzina, nie przyszła rodzina i tak dalej. Natomiast w takich poważniejszych sprawach, no to czasem jest tak, że z człowiekiem siedzi się dwie godziny. Ja mówię to, a nawet i dłużej, ja mówię to z własnego doświadczenia. Ja mogę odpowiadać za siebie, za swoją pracę, za jakość tej pracy wykonywanej przeze mnie. Jasne. I o tym mówię. Trudno, żeby odpowiadała pani za cały system. A pytają nasi słuchacze, co to są za zajęcia, bo pani powiedziała o zajęciach, że można na zajęcia skierować osadzonych i pytała między innymi Dorota, czy to może jest resocjalizacja przez pracę? To znaczy, praca jest jednym z czynników sprzyjających resocjalizacji, bo praca, taka codzienna praca, codzienne podejmowanie obowiązków, czasem takich rutynowych, to jest tak zwana nauka podejmowania planowanego, systematycznego wysiłku. I to jest każdemu człowiekowi potrzebne. To jest ten wysiłek właśnie, który zapewnia nam potem chleb na wolności. Natomiast oprócz tego jest cała gama różnego rodzaju zajęć typu treningi umiejętności. I te zajęcia są prowadzone zarówno przez nas, czyli funkcjonariuszy Służby Więziennej i pracowników cywilnych, jak też przez organizacje samorządowe, organizacje zewnętrzne jakby wobec zakładów karnych. Ja powiem szczerze, co się, że tak powiem, dzieje w najbliższej mojej okolicy, na terenie, na którym ja pracuję, w zakładach karnych, z którymi mam kontakt na co dzień, ponieważ ci skazani często przyjeżdżają, potem wracają do tych zakładów karnych. To jest współpraca przede wszystkim z ośrodkami interwencji kryzysowej. I to jest bardzo fajna rzecz, dlatego że z jednej strony taka jakby organizacja może pracować ze sprawcą, ale ma też kompetencje do tego, żeby pracować na wolności z ofiarą. My tych kompetencji nie mamy, ponieważ my odpowiadamy za osoby pozbawione wolności. Nie możemy zmusić, czy też pracować z osobą, która nie jest pozbawiona wolności. Natomiast takie jednostki zewnętrzne mają tą możliwość. To są ośrodki, właśnie miejskie ośrodki pomocy społecznej, które prowadzą zajęcia dla sprawców przemocy. Są całe programy dla sprawców przemocy i dla ofiar tej przemocy. I to jest bardzo ważne, dlatego że w takiej rodzinie, gdzie dochodzi do przemocy, niezależnie od tego, jaka by ona była, wyrabiają się pewne wzorce, jakby mechanizmy wzajemnych relacji. I jeżeli jakby sprawca się zmienia, ale jego ofiary mają utrwalone te wzorce relacji, te nieprawidłowe wzorce relacji, najczęściej jakby nawet nie widząc tego, nie wiedząc o tym, nie zdając sobie z tego sprawy, i taka osoba wyjdzie na wolność, chcąc wrócić do domu, jest przyjmowana. Po jakimś czasie tej pierwszej fascynacji, takiego miodowego miesiąca, te osoby wracają do tych zachowań. Jest coś takiego, co je wywołuje. Jest taka metoda na przykład uczenia sprawców przemocy żądania przerwy. Ponieważ do agresji najczęściej dochodzi nie w sposób taki nagły, tylko coś się najpierw dzieje. My uczymy te osoby rozpoznawać sytuacje, w których może dojść do przejawów agresji, i uczymy ich prosić partnera o przerwę. Czyli stop, ja muszę iść na spacer, muszę się na przykład przewietrzyć, bo inaczej wiem, że będę agresywny. Natomiast ofiara tej przemocy, czyli partner tej osoby, musi też wiedzieć, po co jest ta przerwa. Musi wiedzieć, że taka osoba ma prawo ją wziąć. Bo jeżeli oni ze sobą chcą dalej żyć,
no to trzeba wspólnie wypracować te nowe sposoby bycia razem. Bycia razem, rozwiązywania problemów, zaspokajania własnych potrzeb, funkcjonowania, wzajemnego szacunku. To nie jest tak, że ofiara jest również odpowiedzialna za przemoc. Za przemoc zawsze odpowiada sprawca. Natomiast za jakość relacji wzajemnych odpowiadają obie strony. Jeżeli chcemy wrócić, chcemy, żeby ta nasza rodzina się poskładała, żeby dobrze funkcjonowała, to wszyscy muszą podjąć wysiłek. No pytanie, w jaki sposób MOPS-y rzeczywiście wywiązują się z tego, żeby zapewniać te programy, w których będzie się otaczać opieką rodziny, które w których są ofiary i jest kat. To myślę, że też zostanie dzisiaj jako pytanie nieodpowiedziane, ale napisał do nas ktoś, kto podpisał się K i napisał: studiuję resocjalizację i na uczelni miałem zajęcia z metodyki wychowania resocjalizacyjnego. Moim zdaniem to najważniejszy przedmiot. Pytanie, ile trzeba jeszcze przekopać samemu, żeby dojść do tej wiedzy i w jaki sposób to wszystko poodkrywać, bo nie wiem, czy rzeczywiście to przygotowanie jest takie, że człowiek wchodzący do zakładu karnego, do pierwszej pracy, jest w stanie podjąć od razu taką aktywną opiekę nad osadzonymi. Powiem tak, to co ten pan napisał, to jest faktycznie bardzo ważne, bo resocjalizacja to jest proces prowadzony świadomie. To nie jest tak, że a dzisiaj zaproponuję mu to, a jutro zaproponuję mu to, a może to będzie dobre, albo to. Nie. Osoba skazana, która trafia do zakładu karnego, ma sporządzoną tak zwaną diagnozę. Diagnozę jego problemów, diagnozę jego potrzeb resocjalizacyjnych. I potem pracujemy na bazie tej diagnozy. Dobieramy oddziaływania w zależności od jego potrzeb resocjalizacyjnych. Czyli jeżeli jest osobą na przykład uzależnioną, znowu wrócimy do tego uzależnienia, to wiemy, że powinna być leczona, tak? To jest jedna z potrzeb, bo jeżeli będzie piła, to znowu dojdzie do wywołania zachowań przestępczych i znowu będzie karana. Czyli to na przykład to picie jest bardzo istotnym czynnikiem, który sprzyja ponawianiu przestępstw. I wiemy, że musimy się tym problemem zająć. Kolejna rzecz to na przykład jest właśnie taki wyrobiony schemat agresywnego reagowania. Kiedy coś się dzieje nie tak, kiedy sprawy nie idą po myśli, jakby oddziaływania na otoczenie poprzez agresję. Jeżeli widzimy, że człowiek ma taki schemat, no to jakby to znajduje się w diagnozie i nad tym pracujemy. Czyli staramy się wytrenować inne zachowania, inne sposoby reagowania. A czy często bywa tak, że to pani jest tym pierwszym kontaktem z psychologiem, a człowiek, który no, ewidentnie zdradzał już jakieś problemy wcześniej, nigdy do nikogo na wolności nie trafił? Zdarza się. Oczywiście, że się zdarza, ale tutaj nie ma reguły. Są osoby, które też się tak zdarza, że miały kontakt wcześniej z psychologiem i to będąc w roli ofiary przemocy. Bo agresja w ogóle, bo przemoc polega na pewnej agresji, na pewnej dominacji, prawda? Agresja jest chorobą bardzo zaraźliwą, tak bym to nazwała. Jest potwornie zaraźliwa i jest dużym problemem i ma bardzo dużą gamę jakby postaci. Bo nam się wydaje, że agresja jest wtedy, jak kogoś walniemy. Kogoś uderzy, ktoś będzie miał, nie wiem, złamaną rękę, tak? Czy poobijaną głowę, ale przemocą też jest pastwienie się, takie dręczenie psychiczne. Przemocą też mamy takie zjawisko przemocy ekonomicznej. Czyli ja tutaj rządzę, ja trzymam kasę w domu, a musisz być grzeczny, grzeczna, żeby coś dostać. Kasę ode mnie dostać, tak. I to jest takie oddziaływanie poprzez pieniądze, poprzez dobra materialne, ale zdarza się też oddziaływanie poprzez przemoc o charakterze seksualnym. I to też jest tak, że jakby sprowadzanie... W przemocy to też jest proces, czyli to nie jest tak, że to jest jeden epizod i koniec, że to się dzieje nagle. Nie, to narasta miesiącami, czasem latami.
I ofiara tej przemocy próbuje w jakiś sposób zapobiec temu, czyli szuka takich sposobów we własnym zachowaniu, we własnym funkcjonowaniu, żeby tego sprawcę wprawić w dobry nastrój, żeby on nie był agresywny, nikogo nie uderzył, na nikogo nie nakrzyczał, nie bił dzieci, nie wyzywał i tak dalej, prawda? I na przykład przemoc seksualna to nie jest wtedy, kiedy mąż gwałci żonę, ale również wtedy, kiedy uczy tą żonę, że jeżeli ona mu się podda seksualnie, to on wtedy będzie okej. Okay. To też jest przemoc seksualna. I nad tym też się pracuje? Nad tym też się pracuje. Oczywiście, że nad tym też się pracuje. Jest to trudna praca. Dlaczego? Dlatego, że sfera seksualności w ogóle człowieka jest sferą bardzo intymną. Sferą, zwłaszcza w takich środowiskach, jakby to nazwać, no, mniej zintelektualizowanych, mniej wyedukowanych, jest to często temat tabu. Mhm. I czasem trzeba wręcz, jak to ja mówię, łopatologicznie, czyli bardzo prosto wytłumaczyć człowiekowi, co tak naprawdę, co to jest seks. Czasem trzeba przeszkolić z zasad antykoncepcji. Czasem trzeba po prostu zająć się takimi bardzo podstawowymi rzeczami. No teraz mamy taką super sytuację, że w szkołach dzieci się edukuje. Ale osoby, które do nas trafiają, Dużo powiedziane. Ale mamy postęp, prawda? I to jest dobre. No w takim żółwim tempie niestety w tej kwestii. 20 minut zostało nam do północy. No, miejmy nadzieję, że będzie się miało ku lepszemu. 21.00. Kilka pytań z naszej skrzynki SMS-owej. Polskie Radio Euro, a w nim zostaw wiadomości. Dzisiaj rozmawiamy o tym, co po wyroku i o tym, co dzieje się w więzieniu z tymi, którzy chociażby przemocy domowej się dopuszczają. Pytanie o chorych psychicznie, bo może czasami to nie jest alkoholizm, może to jest choroba psychiczna, której nikt nigdy nie zdiagnozował i to ona doprowadziła do tego, czy była jedną z tych składowych, które doprowadziły do tego, że ten człowiek w więzieniu się znalazł. I pytanie, co z nim? Czy no właśnie, czy szpital, czy więzienie? Tą decyzję w przypadku osób, które mają rozpoznaną chorobę psychiczną, i tutaj prawo polskie dokładnie reguluje, co to znaczy choroba psychiczna, wobec takich osób decyzję podejmuje sąd. I to najczęściej jest na etapie tego takiego postępowania dowodowego, przygotowawczego, dowodowego, sądowego, jeszcze przed wydaniem wyroku, bo mamy tak zwany artykuł 31, paragraf 1 kodeksu karnego, który mówi jasno, że takie osoby, które mają, są chore psychicznie, były niepoczytalne w trakcie dokonywania przestępstw, jakby nie podlegają ukaraniu. Wobec takich osób jest stosowane umorzenie postępowania i skierowanie do leczenia psychiatrycznego wolnościowego w warunkach szpitala psychiatrycznego. Ale to o tym orzeka sąd. Natomiast co z taką kategorią skazanych, wobec których sąd uznał, że są w stanie karę odbywać, tak? Że byli poczytalni lub też częściowo poczytalni, dokonując tego czynu i są w stanie chociażby po części odpowiadać za swoje postępowanie. Jeżeli faktycznie nasze takie propozycje oddziaływania nie przynoszą rezultatu, jeżeli taka osoba ma trudności, jakby nieprzemijające trudności z adaptacją do warunków izolacji, jeżeli takie oddziaływania w warunkach zwykłego zakładu karnego, zwykłego oddziału zakładu karnego są nieskuteczne, to taka osoba jest kierowana na specjalistyczne badania psychologiczne, gdzie się w pełni diagnozuje jej problemy, jakby robi taką bardzo już szczegółową diagnozę i psychologiczną, i pod kątem właśnie oddziaływań penitencjarnych. I jeżeli uznamy za zasadne, to taka osoba jest kierowana do oddziału terapeutycznego, gdzie są prowadzone przede wszystkim oddziaływania terapeutyczne.
Z tym, że to dotyczy osób nie tyle chorych psychicznie, ile z problemami nieprawidłowo funkcjonujących, w pewnym sensie być może zaburzonych psychicznie, osobowościowo, bo jakby tutaj to już jest kwestia nazewnictwa i kwestia pewnych procedur i prawa, natomiast mówię, no to jest uregulowane. Co innego jest choroba psychiczna w rozumieniu psychozy, a co innego jest zaburzenie psychiczne. Natomiast chorobę psychiczną diagnozuje psychiatra. Psycholog bardziej diagnozuje problemy w zachowaniu, w myśleniu, w funkcjonowaniu. Zapytał Piotrek, jak przebiega współpraca między wychowawcami a kuratorami. Jak rozumiem, kurator to jest ten ktoś, kto stanowi dozór już na wolności. Natomiast rozumiem, że państwo w więzieniu zdobywają jakąś wiedzę na temat tego człowieka. Być może to byłaby taka wiedza, która byłaby przydatna człowiekowi, który ma tę pieczę nad tym człowiekiem, który już wyszedł na wolność. Pytanie, czy system przewiduje to, żeby na przykład te informacje przekazywać? Tak, system to przewiduje i one są jak najbardziej cenne, dlatego że osoba, która trafia do warunków izolacji, mówi o sobie różne rzeczy tak naprawdę, a bardzo ważne są informacje o niej z okresu pobytu na wolności, przed zatrzymaniem. Mhm. Czasem czyli to jest informacja i w jedną, i w drugą stronę, tak? Tak. Nie zawsze jakby też jej sposób postrzegania rzeczywistości jest taki realistyczny. Więc jeżeli im więcej mamy informacji, tym bardziej jesteśmy w stanie zobiektywizować swoją opinię o tym człowieku i tym lepiej potrafimy określić, co w przypadku danej osoby będzie wskazane, może się okazać skuteczne. Współpraca z kuratorami jest jak najbardziej i to nie jest taka współpraca typu przesyłanie sobie pism, bo my się znamy, my się spotykamy, omawiamy, jeżeli mamy jakieś trudniejsze przypadki, to omawiamy. Kuratorzy opiekują się skazanymi, może znowu złe słowo, opiekują się, ale powiedzmy pomagają im, przygotowują ich do wyjścia na wolność. Taka osoba skazana może 6 miesięcy przed zwolnieniem z zakładu karnego być już objęta pomocą, w tym również pomocą kuratora. I ona, wychodząc z zakładu, już nie ma kontaktu z nami, ale ma kontakt z kuratorem. Mhm. I ten kurator to jest taka osoba, która jest w stanie bardzo dużo i warto z nią współpracować, bo to jest osoba, która jest świetnie zorientowana w różnego rodzaju sposobach pomocy takiej osobie po wyjściu na wolność, bo bardzo często się zdarza tak, że taka osoba nie ma gdzie mieszkać, nie ma środków na utrzymanie, trzeba jej pomóc znaleźć pracę, trzeba jej wskazać, gdzie się trzeba, że powinna iść na przykład do psychiatry, tak, i brać leki, trzeba ją przypilnować, żeby chodziła na AA, trzeba jej powiedzieć, że musi wtedy, a wtedy pójść do urzędu pracy i troszkę ją przypilnować, żeby chodziła do tego urzędu pracy regularnie i szukała tej pracy. I też się określa jej potrzeby materialne, bo takie potrzeby są po prostu. Mhm. I to tym się wszystkim zajmie kurator. Z kolei kuratorzy i my też współpracujemy z miejskimi ośrodkami pomocy społecznej. Jeżeli na przykład mamy taką informację, że na wolności z rodziną skazanego coś złego się dzieje, to albo motywujemy jego, żeby napisał o objęcie pomocą rodzinę, albo robimy to sami. Jeżeli mamy skazanego, który wiemy, że jest bezdomny, to jeszcze zanim wyjdzie, zanim opuści ten zakład karny, już jest zgłoszony do oddziału, który się zajmuje osobami bezdomnymi na wolności. Oni już tam na niego czekają. To nie jest tak, że to jest tylko na papierze, bo to się faktycznie dzieje. To się faktycznie dzieje. Ja mówię jakby o obszarze mojego działania, tak? Czyli o województwie małopolskim, o województwie świętokrzyskim. Tak to wygląda. My ze sobą naprawdę współpracujemy. Pani Dominiko, a co w sytuacji, kiedy ktoś już się cieszy na tę wolność i już czeka na wyjście do cywila? A pani widzi, że on jednak nie jest zresocjalizowany, że ten człowiek jakoś tam zacisnął zęby i na swój sposób przetrwał tę karę,
ale wyjdzie i jest duża szansa, że będzie robił to samo. Czy jest jakakolwiek szansa, żeby cokolwiek zrobić? No bo przecież nikt nie będzie nikogo karał za jakieś domyślne, wyimaginowane, przyszłe przestępstwa. Ale co zrobić w takiej sytuacji, kiedy państwo no pewnie mogą widzieć w niektórych przypadkach, że ktoś no, nie rokuje, że jego życie się zmieni? To taka osoba, jest też możliwość jakby monitorowania sytuacji rodzinnej właśnie przez Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Pomocy Rodzinie, Centra Pomocy Rodzinie na wolności. Jest możliwość zaproszenia na rozmowę do zakładu karnego przez wychowawcę, przez psychologa członków tej rodziny. Oni oczywiście nie mają obowiązku przychodzić, ale fajnie jest jak przyjdą, fajnie jest jak jest ten stały kontakt, zresztą znam psychologów z zakładów karnych, zwłaszcza zakładów tak zwanych półotwartych, gdzie jakby ten ostatni etap odbywania kary najczęściej się jest, to te rodziny naprawdę dzwonią. Te rodziny dzwonią i skazanym też się zdarza, że dzwonią już po wyjściu, bo wiedzą, że ten człowiek, ten psycholog, ten wychowawca to jest taki ktoś, kto doradzi, kto jest kompetentny, kto jest mądry, być może czasem zdyscyplinuje, jak to się mówi, fuknie, ale to właśnie mu pomaga. To właśnie mu pomaga i on tego potrzebuje i czasem zadzwoni wręcz. Ale no, zdarza się tak. Natomiast przed wyjściem na wolność pojawia się taka jakaś rodzaj euforii, jakiejś takiej radości, pozytywnego nastawienia do życia, przekonania, że wszystko mogę, wszystko potrafię. I to nie jest złe, bo to można naprawdę fantastycznie wykorzystać. Może nie ma tutaj trwałej motywacji do tego, żeby się zmieniać, żeby się poprawić, ale jeżeli jest chociaż ten zalążek, to warto na nim pracować i pracujemy do samego końca. A czy nie jest tak, że my się oszukujemy, bo jak jakiś małolat trafi za kratki, za posiadanie, to wyjdzie zdegenerowany i rozećpany do cna? Paweł napisał, pani dobrze o tym wie. Ja powiem tak. Do więzienia trafiają dorośli ludzie. Może niedojrzali, ale dorośli i trafiają w większości przypadków na własne życzenie, bo naprawdę sprawców przestępstw nieumyślnych tak zwanych jest garstka. Ja tylko a pytanie, wyjdzie, jakim będzie chciał. Wyjdzie, jakim będzie chciał, bo ja nie jestem w stanie mu nic na siłę do głowy włożyć, tak? Mogę mu mówić, mogę mu pokazywać różne rzeczy, możemy spędzać masę czasu, ale ja mu nic na siłę do głowy nie włożę. On przyjmie to, co będzie chciał przyjąć. No tak, bo koledzy z sali też różne rzeczy mogą mu pokazać. Tak, zgadza się. Tylko to od niego zależy, to jest jego wybór, czy on to będzie chciał przyjąć. Bo może to jest taki człowiek, że no musi mieć własną kolekcję guzów życiowych na głowie. Szkoda, że za tym idą ofiary, za tym idzie cudza krzywda. Ale są tacy ludzie, którzy nie potrafią się uczyć na cudzych błędach, a na swoich też uczą się bardzo wolno. I są tacy ludzie. Pani Dominiko, bardzo dziękuję za to spotkanie, bo kończy się już nasz czas. Naszym gościem była pani Dominika Strzebońska-Typkiewicz, psycholog więzienny z Krakowa. Bardzo dziękuję za to spotkanie, no i życzę powodzenia w pracy i wielu sukcesów, żeby ludzie chcieli brać. Oby tak było. Bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie pozdrawiam i zapraszam na jutrzejsze wydanie Zostaw Wiadomo, 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 jutrzejsze wydanie Zostaw Wiadomo.